Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, 72 tydzień miłosierdzia wyrasta z ewangelicznej miłości, myśl tej prawdy, że mamy być miłosierni jak Ojciec. Miłosierdzie to przede wszystkim przymiot samego Boga. To istota Boga, który jest miłością. Człowiek uczestniczy w tym wielkim darze Bożej dobroci i sam może być miłosierny. Obrazem miłosiernego człowieka jest Samarytanin. To dobry ojciec z Ewangelii czekający na swojego syna. Ale to też tysiące osób, nie tylko z dalekiej przeszłości, ale i tych, którzy mają kochające serca, pomocne dłonie. I również przestrzeń życia Kościoła Kieleckiego ubogacona jest nie tylko instytucją dobroczynną, jaką jest Caritas oraz jej wszystkie oddziały, ale przede wszystkim Kościół Kielecki bogaty jest szlachetnością dobrych, serdecznych, uczynnych ludzi. Tych bezimiennych Samarytan, ofiarnych, tych, którzy ciągle mają dobre słowo, ci, którzy dostrzegają ludzkie potrzeby zarówno w wymiarze duchowym, jak i materialnym. I życzę wszystkim, aby ten czas, jaki Pan Bóg nam daje, najbliższego tygodnia, który nazywamy Tygodniem Miłosierdzia, był okazją dla wszystkich, którzy cieszą się łaską wiary, aby niejako wpisać się na tę listę albo podpisać się na tej liście, gdzie uczynki co do ciała i duszy, uczynki miłosierne mają swoją niezaprzeczalną i ciągle trwałą wartość. Bóg jest miłością. Niech ta prawda w tym czasie paschalnym i w tygodniu miłosierdzia towarzyszy nam. I tak jak Pan Bóg ze swoim miłosierdziem wychodzi nam naprzeciw, tak nie bójmy się, aby z tym miłosierdziem iść do tych, którzy go potrzebują. W tygodniu miłosierdzia przeżywanym pod hasłem Przywróćmy nadzieję, chcemy w szczególny sposób dać wyraz właśnie tej troski o człowieka, która ma być poczuciem bezpieczeństwa, ma dawać poczucie bezpieczeństwa, ma być znakiem owego pochylania się nad różnymi potrzebami ludzkimi, ale jednocześnie świadectwem, że nie ma sytuacji bez wyjścia, że w najtrudniejszych okolicznościach znajdzie się jakieś rozwiązanie i możliwość zaradzenia. I w tym wymiarze, czy w ten sposób chcemy podchodzić do wszelkich działań charytatywnych, bo nie sposób jest rozwiązać wszystkich problemów, nie sposób załatwić wszystkich życiowych potrzeb, natomiast właśnie dając wyraz temu, że pomagamy w różnych potrzebach, w różnych okolicznościach, no chcemy dać poczucie bezpieczeństwa i nadzieję, że w każdym doświadczeniu życiowym człowiek nie jest sam, może liczyć na innych, może liczyć na Pana Boga, na to, że uda się przezwyciężyć chwilowe trudności i problemy. Ksiądz biskup Jan Piotrowski, obejmując pasterzowanie w diecezji kieleckiej, jednym z pierwszych dekretów ustanowił medal Beati Misericordes. I właśnie w ten sposób chcemy dać wyraz wdzięczności i uznania dla tych wszystkich, którzy w szczególny sposób w swoim życiu podejmują wysiłek działalności charytatywnej, pomocy człowiekowi potrzebującemu na różnych płaszczyznach, w różny sposób. Pierwszy raz tym medalem zostało wyróżnione 10 osób spośród współpracowników Caritas z okazji jubileuszu 25-lecia działalności Caritas diecezji
diecezji kieleckiej, ale również w ubiegłym roku w Święto Miłosierdzia kolejne kilka osób otrzymało ten medal i na jubileuszu 30-lecia Towarzystwa Pomocy Świętego Brata Alberta trzech przedstawicieli stowarzyszenia zostało wyróżnionych. Odznaczenie, które otrzymałam w ubiegłym roku właśnie na jubileusz 30-lecia naszego koła Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta jest dla mnie bardzo miłym akcentem właśnie podkreślenia tej 30-letniej wolontariackiej działalności na polu pomocy ludziom biednym, bezdomnym, samotnym, którzy się pogubili w życiu i trochę im nie wyszło. Chcemy im w tym pomóc, żeby wychodzili na prostą. Zawsze będziemy mieć biednych, że nigdy nie będzie tak dobrze, żeby nie było komu pomagać. Nigdy nie jest tak, żeby nie można było komuś coś dobrego dać, bo dobrocią jest nawet dobre słowo, uśmiech czy zainteresowanie się cudzym problemem. Pamiętam właśnie słowa, że miłosierni miłosierdzia dostąpią, że cokolwiek uczynimy jednemu z tych najmniejszych, to tak jakbyśmy czynili samemu Bogu. Mam serdeczny apel do ludzi, żeby okazywali zrozumienie ludziom, którym się źle wiedzie, żeby nie oceniać tak pochopnie i źle ludzi, którzy są w potrzebie, inaczej wyglądają, inaczej pachną. To, że czynimy dobro dla innych, zauważam w moim życiu, że stokroć wraca. Dobro wraca, dobro się mnoży i jeśli będziemy okazywać miłosierdzie właśnie tym potrzebującym, to możemy się spodziewać, że miłosierny Bóg, który wszystko widzi i dla którego każdy odruch dobroci jest w cenie, odda nam miłosiernym osądem. Dziękuję naszej diecezjalnej Caritas i wszystkim, którzy tworzą tę piękną instytucję z kapłanami, osobami świeckimi i tymi, którzy korzystają z jej pomocy. Ale również moją wdzięczność kieruję do tych, którzy w sposób bardzo dyskretny służą innym z pomocą. Szczęść Boże.